Incepcję. Teraz jesteś po drugiej stronie obiektywu. No, zawsze jest. Jesteś po drugiej stronie obiektywu. Tak? No w sumie racja, ale teraz są role odwrócone, nie? Tak, ale będziesz to gdzieś puszczał dalej? Możliwe. Dobra, zrobisz wywiad. Zrobimy wywiad ze sobą. Jak oceniasz piwa? Jaki poziom? Ja to piję, to jest bardzo wysoki. Wysoki? New England jest mega dobrego kontynentu. Co mnie zaskoczyło, to bardzo mała ilość piwowarów, którzy przyszli dzisiaj. No bo było bardzo luźno. Dopiero teraz się zaczęło to zbierać, ale to są ci, którzy przyszli na kolegę. Dokładnie. Może... Dla mnie jest to plusem. Było luźno. Może to też ten czas taki jest, że to wiesz... Ale też ten pandemiczny czas taki jest, że jeszcze to jest takie wszystko pół na pół, nie? To się boi. Pandemia. Zalamościka byś mi polał. Łestkościka byś mi polał. Czy to od kolegi? A co? Co browar Kubana może powiedzieć o swoich piwach? Słucham. Dobre są? Pyszne?
Co sądzi? Sylwester? O spotkaniu piwowarów? Jak za roku wspaniale, bardzo ładna... Picobello? Picobello? Tu mamy Dunkelweizena z truskawką. Ja troszeczkę Tomasza z Kopyru zastępuję. Chociaż on jest obecny, ale tylko duchem tutaj. Spoko. Jak można określić poziom piwowarstwa? Piw spoko. Te, które piłem, były spoko. Trafiły się oczywiście takie, które coś tam im było, ale nic strasznego, więc jak najbardziej. Nie było jakichś takich strasznych wad, nie? Nie ma żadnych topów, także... Jest dobrze chyba, nie? Bardzo dobre. To, co piłem, było spoko, naprawdę. A niektóre były mega, mega sztosy tutaj po sąsiedzku. A co można wyróżnić? Tak na gorąco, na szybko? Sosnowe Sosna, nie? Sosna jest wyjemna. Daje rady. Robi robotę. Też miałem tą nieukrywaną przyjemność spróbować i powiem szczerze, że jest fajnie. Jest dobrze. Był jeszcze taki wyleżakowany porter bałtycki. Też był bardzo dobry. I piłem jakieś ciemne IPA, które też już miało sporo czasu. Świetnie się je zestarzało. Było bardzo dobre. Czyli co? A, jeszcze ten, dozę tutaj z Morelą. Tak. Też próbowałem i ja jestem ogólnie fanem takich kwaśnych i słonych, nie? Takich kombinacji alpejskich, jak to się mówi, nie? Duża pełnia, lekka taka nuta słona, czy nawet nie słona, ale taka, czuć, że tam jest sól, bo zostaje po smaku super morela. Ale tutaj kolega też nasz dolnośląski to robi robotę. No i całe Sosnowy to kolegi, tak? Cały oczywiście. Ja się śmiałem też do właśnie kolegi Niedźwiadka, że Nepomucen mógłby go zatrudnić tego od razu. A tu myślę, jest więcej takich piwowarów, że można byłoby od nich wziąć receptury. Tak, nie? Tak, oczywiście. Nie? Właśnie... Dziękujemy Mateuszowi za piwa z Sosną. Oczywiście, nie? Dokładnie tak. Świetna inspiracja. Także podsumowując, możemy być dumni z tego, że tak. Piwowarzy domowi rozwijają się, eksperymentują. Robią swoją robotę, potocznie mówiąc, tak? Dają radę, naprawdę jest super. Także dużo fajnych, ciekawych piw, dużo. Także niezdecydowanych zachęcamy do tego, żeby. Do ważenia w domu, do chociaż spróbowania, bo to od tego się zaczyna, tak. Spróbujcie, uważcie. I zobaczycie, czy wam to pasuje, czy nie. Czy to piwo jest lepsze, czy wam smakuje. Oczywiście trzeba troszeczkę tajnika poznać, nie? Wiadomo, ale jak to jak ze wszystkim. Początki są trudne. Stresujące, trzeba trochę się nauczyć, ale piwowarstwo nie jest trudne. Można w krótkim czasie osiągnąć bardzo dobry efekt. Jest do ogarnięcia. Jak najbardziej. A efekty mogą onieśmielić. O, spektakularne. Także Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, PSPD, gorąco zachęca. Wszystkich zachęcamy. Właśnie piwo w domu, jak chcecie, zrzeszcie się z nami, dozwolnicie mi dodatkowe wsparcie, zachęcamy, właśnie piwo w domu. Tyle miał do powiedzenia prezes Dolnośląskiego Oddziału Piwowarów Domowych, PSPD. Dziękujemy bardzo. Dzięki. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.